Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony bonus, bo z tej strony John Garrett Piotrowiczak wyszedł, a to nuklearny tron. Dzisiaj dla odmiany zagramy sobie rybą. Ryba może się toczyć, to jest najważniejsze, co musicie wiedzieć. Także ryba dostaje pasywnie więcej amunicji ze skrzynek i ze wszystkiego, bo jest policjantem, który konfiskuje te rzeczy, a po drugie może się toczyć, co jest w ogóle OP umiejętnością. Właściwie toczenie nie działa tak jak w Enter the Gungeon, że pozwala nam unikać strzałów przeciwników, po prostu może się toczyć. To jest to, Fish Can Roll. Ja nie wiem, czy jest jakaś lepsza umiejętność w tej grze. No patrzcie, wciskasz prawy przycisk myszy i się możesz toczyć. Jeszcze możesz w takim bullet time uciekać z portalu. Właściwie to już nie uciekniesz, ale możesz się toczyć. No i tak się toczy życie na tej pustyni. Żadnych specjalnych umiejętności, po prostu ryba to ryba. Ale możesz się toczyć. Ach, tak się toczy to życie tutaj w tym wastelandzie. Muszę dostać się do radów, moje rady. Nie dam rady bez radów. Dobra. Szluger, jasne. Uwielbiam drugie szlugi. Uwielbiam trafiać. Jeśli umiem. He, he. Śmieszne. Żałosne. Dobra. Jakie dostaniemy mutacje na start? Water boost. To dzięki temu, trzymając prawy przycisk myszy, w ogóle się już toczymy tak szybko, że nie opłaca się tego brać. Nie wiem, po co jest ten tron. Chyba tak dla zabawy. Bo praktycznych jakichś zastosowań nie widziałem. Może ktoś wymyśli w końcu, jak zrobić z ryby takiego po prostu skillowego builda, ale no nie, z toczeniem się to nie ma skillowych buildów, po prostu jest tak chyba for fun. No ten roll dodge to bym, tak do dodge'ów to bym powiedział, że średni. No i patrzcie, potoczyłem się i tak dostałem. Ale to byłby ciekawy pomysł, jakby w update'cie na przykład zmienili, że działa jak z Enter the Gungeon ten roll dodge, że pozwala ci uniknąć damage'a, damage'u, double damage. Nie mam dobry setup, nie potrzebuję skrzynki. Mam dużo amunicji, bo w końcu jestem rybą. I pytanie. Arabicki pał. Więcej dropów, HP, amunicji. Znajdziemy jakąś broń, która będzie zżerała tego wciul i się odnajdziemy idealnie w tym sypie, zwanym ściekiem polskim. Tak właśnie wyglądają kanały. Wszędzie jakieś szczury, kurwa, 15-metrowe, kurwa. Duchy jebane. Bandyci w ściekach. Dlatego nikt się nie zapuszcza do ścieków w Polsce. No dobra. Kurwa, jeszcze żegnała przed śmiercią. O, chyda. Nie polecam tego Allegrowicza. No trudno. Nie ma dzisiaj sekretnego wejścia do żółwi ninja. Ale są trigger fingersy. Bardzo lubię. Znaczy bym wolał Scaria Face'u, ale jak będę mógł szybko strzelać ze Schlugera, to się nie obrażę. Dobra. Może zagrajmy tak cierpliwie, poczekajmy aż wyjdą na nas te kosmonauty pierdolone. Nieważne, jak zwykle kurwa musi być agresywny. Nie potrafię tego opanować, co jest kurwa? Miałem się chować za ścianą, a nie lecieć na nich jak pojebane kurwa kosmonauta pierdolone. Śledź Hammer. He, czajcie, bo jestem rybą. Nieważne, dobra, chujowy żart. Starałem się. Serio? Dwóch frajerów? No nieźle. Aha, i pewnie gdzieś kruczy kruczek odleciał se na górę. No dobra, ewentualnie na dół. Potrzebuję dobrej broni. Nawet Assault Schluger byłby dobry. Bo z amunicją nie mam problemów, ale mam problemy z bronią, która jest tak podstawowa, jak moja znajomość angielskiego. Właściwie moja znajomość angielskiego nie jest aż tak podstawowa. Musimy się dobrze zastanowić. No i będę zaraz dead. Sobie na to zasłużyłem, bo jak zwykle musiałem przyagresić. Nie, chyba dam radę. Okej. Nie mamy żadnych tych negatywnych tych karniaków penalty za to, że jesteśmy rybą. Niestety steryt dostaje, więc trzeba się trzymać spyszna. Nie podnosić takiej broni, bo to się źle kończy. No nieźle. Dobra, pytanie, czy biorę Sledgehammera ze sobą?
I tak, i nie. No dobra, to może się udać. Sledgehammer jest za wolny, żeby odbijać te pociski. A jak mamy Bolt Marrow, to już w ogóle. Ostatni dzień przed tym zwolnieniem warunkowym z roboty. Tak. O kurwa, tam jeszcze jeden mi ten frajer. Fuck, edak. Aha, zabiłem go, ale on mnie zabił. To uwielbiam w tej grze, to jest najlepsze. To jest spoko. Ja go zabiłem, on widać, że leży martwy. Jeszcze radiacja z niego wypadła, ale on mnie zajebał. Okej. Nie może być tak, kurwa, że dwie osoby od siebie giną. Tym bardziej, jeśli jedna walczy wręcz, a druga strzela. Jeśli obie strzelają, to jeszcze pół biedy. Mój pocisk przeleciał, jego przeleciał, zabiliśmy się nawzajem. Jestem przez to 472. Jestem zawiedziony. Dupy nie urywa. Ale przynajmniej macie odcinek na wtorek? Dzisiaj jest wtorek? Chyba tak, wtorek. Bo nagrałem to gdzieś z rana. Dobra. Także dzięki za oglądanie, bywajcie i wyłączcie adbloki. Widzę wszystko.